witam się z wami na moim kanale, z tej strony Pola. I dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, mam film chyba najbardziej wyczekiwany na moim kanale. Nie zliczę, ile z was mnie o to prosiło. Naprawdę, ja od roku, za każdym razem, gdy odświeżam swoją skrzynkę na Instagramie, za każdym razem, codziennie dostaję pytania właśnie o to. Więc voilà, witam was na tutorialu na mój letni makijaż. Z góry chcę zaznaczyć, że mój makijaż zmienia się praktycznie co tydzień, co miesiąc. Co miesiąc zmieniam różne kosmetyki, mam nowe, różne rzeczy inaczej mi się podobają, więc wiadomo, to będzie dosyć często update'owana seria na moim kanale, ale teraz pokażę wam, jak wygląda mój makijaż na dzień 8 czerwca 2024 roku. Także wydaje mi się, że bez zbędnej gadki możemy już przejść do głównej części tego filmu, czyli do pokazywania wam wszystkich kosmetyków oraz pokazywania wam tego, w jaki sposób to robię, oraz również jeszcze na szybciutko przed rozpoczęciem tego filmu zapraszam was na mojego Instagrama oraz na mojego TikToka. Linki jak zwykle macie zostawione oczywiście w opisie. Nie ma dobrego makijażu bez dobrze przygotowanej skóry przed tym makijażem. Ja bardzo lubię, gdy moja skóra się świeci, gdy się klei. Teraz tą pielęgnację wykonałam troszeczkę wcześniej, ale standardowo to robię faktycznie w ten sposób, że najpierw nakładam te kosmetyki do pielęgnacji, a później od razu przechodzę do makijażu. Jeżeli chodzi o kosmetyki do pielęgnacji, to wiadomo, standardowo myję twarz, wykonuję swoją pielęgnację i używam takiego toniku z Paez, to jest bardzo fajna esencja, ja ją akurat dostałam, ale naprawdę z ręką na sercu mogę wam ją polecić. Następnie używam sobie ostatnio właśnie serum do twarzy z witaminą C od Yorkaya, ostatnio właśnie również go dostałam, ale słuchajcie, jest bardzo on fajny i używam go naprawdę bardzo, bardzo często, testuję go około 2-3 miesięcy już i jest cudowny, cudowne, bo to serum. I ostatnia rzecz, znowu troszeczkę dziwnie to zabrzmi, ale też to dostałam. Słuchajcie, to jest SPF od Paez. Akurat dzisiaj sobie go nałożyłam. Najczęściej nakładam taki SPF od Holika, ten taki standardowy zielony. On bardzo fajnie działa na moją twarz, ale bardzo ważny jest SPF. Następnym bardzo ważnym krokiem w pielęgnacji jest dla mnie nawilżenie ust. Ja mam ostatnio jakiś problem z ustami i nie wiem, czym to jest spowodowane, może moimi lekami, które odstawiłam ostatnio, ale nakładam sobie taki lip scrub od Revolution. Nie mam pojęcia, czy on jest dostępny gdzieś poza kalendarzem adwentowym, bo ja go akurat tam znalazłam. Bardzo lubię taki aplikator, właśnie on się tak fajnie wylewa. Fakt faktem, mam już jego resztkę, aczkolwiek mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę on mi wytrzyma. Zastanawiałam się ostatnio nad maseczką od Laneige, ale wiem, że ona powinna być bardziej nakładana na noc, więc jeszcze muszę się przemyśleć, jeszcze muszę to przemyśleć, ale zobaczymy, może faktycznie zainwestuję w coś takiego, bo chciałabym mi takie fajne, nawilżone usta. Także gdy pielęgnacja cała już jest zrobiona, przechodzimy teraz do pierwszego kroku, czyli do brwi. Brwi robię już na bardzo kultowy produkt od Got To Be. Jest to klej do włosów, który znajdziecie w każdym Rossmanie. Aktualnie najprawdopodobniej jest on na promocji, bo widziałam mnóstwo z nim TikToków. Jest to super produkt, naprawdę ja mam bardzo, bardzo niesforne brwi, ale on trzyma je na mur beton. Rzadko kiedy, ale ostatnio sobie wprowadziłam to do rutyny, dorysowuję sobie poszczególne włoski taką kredką od Eveline, to jest taka mikroskopijna kredka do brwi. Tak ona się prezentuje, ja mam ją w odcieniu dark brown. Naturalnie, tak jak widzicie, mam bardzo ciemne włosy, więc brwi również chcę sobie do tego wszystkiego dostosować. Również na brwiach robię bardzo często henne. Nagła zmiana światła, mam nadzieję, że mu to nie będzie przeszkadzać w tym filmie. Na brwiach bardzo często wykonuję sobie henne, aczkolwiek teraz chyba już ona mi się w 100% rozpuściła, bo ja ją robiłam do Warszawy, czyli 1,5 tygodnia temu, jakoś tak. Na spiralkę nakładam sobie troszeczkę tego żelu i zaczesuję brwi w drugą stronę najpierw. Odczekuję chwilę, aż te brwi faktycznie się tak troszeczkę, że tak powiem, skleją i za chwilę będziemy je już wyrównywać w tą ważniejszą stronę. Kawka wypita. Mam ogromną fazę ostatnio na kawę, właśnie będąc w Warszawie piłam ją codziennie i piłam takie przepyszne kawy. Więc próbuję je odwzorować właśnie w domu. Jest ciężko, ale staram się. A teraz brwi zaczesujemy już w taką formę i w taką stronę, jaką chcemy, aby one wyglądały później. Z tego, co widzę, bardzo często będzie nam się zmieniać światło w tym filmie. Przepraszam was bardzo, nie przemyślałam tego. Mogłam włączyć lampę i
że tak powiem, ograniczyć dostęp światła w moim pokoju, ale mam nadzieję, że nie będzie wam to jakoś tak bardzo, bardzo przeszkadzać. Także tak się prezentują, powiedzmy, moje finalnie wykonane brwi. Końcówki sobie tak lekko przyklepuję. Ja ogólnie brwi sobie reguluję, ale robię to bardzo, bardzo rzadko i bardzo delikatnie. Po prostu usuwam te włoski, które są pod brwiami i nad brwiami, nie nadaję im żadnego kształtu, bo po prostu najzwyczajniej w świecie boję się tego robić sama. Rzadko kiedy to robię, ale teraz dopełnię sobie kilka włosków właśnie tą mikroskopijną kredeczką. Między innymi zależy mi faktycznie na tym, aby to było wszystko z przodu dorysowane. Raczej w środku tych brwi nie uzupełniam, bo nie odczuwam takiej potrzeby w ogóle. Teraz przejdziemy do tego kultowego produktu, który na pewno każdy z was doskonale zna. Multitasker od Rimmel. Słuchajcie, jest to baza, ja mam to w kolorze trójka. Jest to produkt bardzo, bardzo ciemny, ale ja jestem upalona na całym moim ciele, plus teraz nadchodzą wakacje, więc bardzo lubię właśnie taki makijaż troszeczkę muśnięty słońcem. Ostatnio nie używam żadnych podkładów, żadnych kremów BB, więc jest to moja cała, że tak powiem, baza twarzy, baza makijażu. A jeżeli miałabym już używać jakiegoś podkładu, to na pewno użyłabym tego podkładu od Facebook z SPF-em w odcieniu 2. Tamten wcześniejszy, tak jak wam wspomniałam, multitasker mam w odcieniu 3. Całą tą bazę, cały ten produkt wklepujemy sobie oczywiście gąbeczką w naszą skórę. Bardzo lubię glow, jaki on daje i przede wszystkim koloryt na mojej twarzy. Produkt nałożony, bardzo lubię efekt, jaki on daje. Wiem, że się bardzo świecę, ale ja jestem naprawdę fanką właśnie takiego efektu. Następny krok mojego makijażu jest to konturowanie. Ja kocham bronzer, naprawdę kocham wszystko, co jest brązowe, wszystko, co konturuje naszą twarz, więc używam takiego bronzera. Jest to bronzer z Eveline z serii Choco Glamour. Opakowanie mam już leciutko zdarte, ale bardzo lubię ten produkt, pachnie przepięknie, jego konsystencja jest również przepiękna i bardzo również lubię jego odziwe opakowanie. Produkt ten nakładam przy użyciu ściętego pędzelka. Mam go w ten sposób, on jest cały ubrudzony od tego bronzera, mimo że był myty w sumie 2 dni temu. Maczam sobie ten produkt w ten sposób i przez dokonturowanie. Konturowanie daję gdzieś tutaj, troszeczkę pod tą kością mimo wszystko, ale też wysoko. Kiedyś konturowałam się tutaj i to bardzo tak obniżało moją twarz, a teraz staram się robić to coraz wyżej, aby ta twarz była taka bardziej wysunięta do góry. Produkt ten można również nakładać beauty blenderem, aczkolwiek ja chyba jestem fanką pędzelka, po prostu jakoś łatwiej mi się to akurat robi. Postanowiłam, że zacznę inwestować sobie troszeczkę w swoje kosmetyki i przede wszystkim chciałabym po prostu wymienić te moje kosmetyki. Oczywiście wciąż będę korzystać z tych, bo je lubię, ale chciałabym zacząć korzystać z kosmetyków jakiejś Sephory, po prostu takich kosmetyków, które są lepsze. Więc jeżeli macie do mnie jakieś fajne produkty do polecenia, to piszcie w komentarzach, bardzo chętnie coś może się nimi zainspiruję. Delikatnie konturuję sobie również czoło, po prostu tak sobie tutaj w oku przejeżdżam. Czasami też tutaj szczękę, żuchwę. I ten bronzer bardzo często zbieram sobie z czoła beauty blenderem. Mam taki problem, że jakoś konturowanie czoła dla mnie jest dosyć trudne, więc staram się to robić tak, żeby to nie wyglądało tak chamsko, ale żeby też to po prostu u mnie było. Także konturowanie możemy uznać za skończone. Jeszcze wam nie powiedziałam, ale produkt ten mam w odcieniu 02. Z tego co pamiętam, jest to troszkę ciemniejszy odcień. Ja zawsze miałam fazę właśnie na kupowanie takich najciemniejszych produktów do konturowania, więc voila! Róż mój już jest cały zdarty, ale jest to róż z Eveline w odcieniu również 02. I głównie właśnie moje kosmetyki zauważyłam, że mają takie odcienie, po prostu one mi najbardziej pasują. Fakt faktem, jest on już puściutki, naprawdę wykorzystałam go na maksa, jak tylko byłam w stanie, więc właśnie dlatego chciałabym kupić sobie może róż od Rare Beauty. Nakładam sobie go w ten sposób i rozblendowuję sobie go pędzelkiem. Jeżeli chodzi o pędzelek, to wydaje mi się, że on nie ma zbytnio jakiejkolwiek różnicy. Ja nakładam go takim mięciutkim pędzelkiem, który również jest cały w różu, mimo że był myty 2 dni temu. Nakładam go w ten sposób. Ten róż akurat jest dosyć taki, powiedzmy, niby z jednej strony bardzo wydajny, bo mam go bardzo długo, ale z drugiej strony mam wrażenie, że on się mega zjada właśnie w tym pędzelkiem. Wiem, że jest mnóstwo hejterów tego opakowania, ale ja jakoś je lubię. Wiadomo, ma to dosyć duże prawdopodobieństwo na wylanie się, ale mi się tak nigdy nie wydarzyło, po prostu jakoś mimo podróży, mimo jakichś wyjazdów, one wciąż zawsze trzymały taką samą
bazę. W moich makijażach zdecydowanie stawiam na konturowanie na boki mojej twarzy. Zresztą jest to mocno zauważalne w tym momencie. Możecie teraz uważać, że troszeczkę tego wszystkiego mam za dużo na twarzy. Macie rację, wykończymy sobie to, słuchajcie, korektorem. Korektor ostatnio moje cudowne odkrycie. Dziękuję bardzo Facebooku za przesyłkę, bo naprawdę te kosmetyki są przegenialne. Jest to korektor również w odcieniu 02. Ale to, jaką te produkty mają formułę, on jest taki fajny, delikatny, nie kryjący za bardzo, ale kryjący tak, że mnie to po prostu zadowala. Nakładam sobie go pod oczy i w takie miejsce strategiczne, gdzie mnie troszeczkę wysypało i tutaj taką delikatną, cieniutką kreseczkę nakładam pod nos. Wklepuję go również beauty blenderem, nie czekam... Nie czekam, aż on troszeczkę się zaschnie, bo on akurat bardzo szybko zasycha i bardzo szybko trzeba działać, więc zaczynam od zakrywania moich niedoskonałości na brodzie. Ostatnio mam fajną cerę, więc nie mam na to zbytnio narzekać. Wiadomo, chodziłam też do szkoły, trochę się spociłam, więc jednak troszeczkę mam nawrót, ale odpukać, żeby on był jakiś większy. I teraz wiadomo, standardowo wklepuję korektor pod oczy. Staram się go wklepać na całej długości mojej tutaj twarzy. Tak jak mówię, ja nie jestem jakąś beauty influencerką, więc ciężko jest mi określić jakieś części twarzy, ciężko jest mi dać wam jakiś wyrafinowany, piękny tutorial na makijaż, bo po prostu tego nie potrafię, sama nie do końca potrafię się malować. No ale to co mogę, to robię. Mam też problem ostatnio, że na mojej powiece wskoczyło mi jakieś chyba uczulenie, podrażnienie, nie mam pojęcia co to jest, nie wiem jak mam to wyszukać, szczypie mnie to bardzo często. Ale no niestety trzeba to w tym momencie zakryć. Kocham konturowanie na mokro i naprawdę według mnie na sucho mogłoby nie istnieć, mimo że mam mnóstwo produktów właśnie do wykonywania konturowania na sucho, to uwierzcie mi, na mokro jest moje ukochane. Następnie nakładam sobie właśnie rozświetlacz na mokro. Zawsze byłam troszeczkę przeciwniczką tych rozświetlaczy, nie wiem czemu. Po prostu jakoś nigdy go nie miałam i zawsze się zastanawiałam, czy one w ogóle działają. Ale po tym naprawdę zauważyłam, że serio one działają. Nałożyłam sobie go tutaj troszeczkę za dużo, ale chciałam wam po prostu pokazać, jak on pięknie wygląda na policzkach. Jest on ultra intensywny, więc trzeba z nim uważać. Jest on również od Facebook. No zdecydowanie nałożyłam sobie go za dużo. Właśnie nie lubię jednak co takich opakowań wysuwanych, bo właśnie ja mam problem z jakimś normalnym malowaniem się i później wychodzi tak jak wychodzi, że niestety produkt muszę lekko zmarnować. No ale to jaki on daje fajny, taki naturalny, delikatny glow. I'm done, naprawdę. Przechodzę teraz do konturowania mojego nosa i używam tutaj akurat produktów na sucho z paletki z chłodnymi odcieniami od Face. Już wam pokażę, w jaki sposób te produkty się prezentują. W ten sposób prezentują się te produkty. Ja używam tego bronzera i ogólnie moje konturowanie nosa jest arcyproste. Po prostu robimy kreskę tutaj, w ten sposób. Robimy kreskę po drugiej stronie również praktycznie w ten sam sposób. I blendujemy sobie to w drugą stronę. Jeżeli nałożycie sobie za dużo tego bronzera, spokojnie zawsze to możecie wykończyć właśnie jakimś fajnym korektorem. I również robię kreskę tutaj i robię kreseczkę pod nosem. Do konturowania użyłam takiego pędzelka, jest taki zbity, cienki, ale za to puszysty. I teraz wykończę sobie jeszcze, poprawię sobie jeszcze ten kontur właśnie takim mocno, mocno zbitym i ściętym pędzelkiem, na niego sobie nałożę troszeczkę korektora i ten korektor nałożę również takie strategiczne miejsca, czyli w środek nosa i przez tą linię. Wszystko to od razu wklepuję sobie beauty blenderem. I teraz wykorzystam resztkę tego płynnego rozświetlacza, który cały czas mi spływa po ręce. Biorę taką pacynko pędzelek, również bardzo delikatny, bardzo malutki i nakładam sobie go na nosek tutaj. Nakładam go również po długości mojego nosa. Bardzo lubię efekt rozświetlonego oka ze względu na to, że dużo mi się tego wylało. Nałożę sobie to jeszcze na oczy. Mimo, że bardzo lubię rozświetlając makijaże, to również bardzo ważne według mnie jest utrwalenie tego makijażu pudrem. Pierwszy puder, którego będziemy używać, to jest to puder od Vibo. Jest to puder, który nie ma do końca dobrej opinii w internecie, ale mi się on bardzo, bardzo dobrze sprawdza.
Jest to transparentny puder do bakingu, oczywiście tutaj widzicie od Vibo, ma on troszeczkę opakowanie w vibe właśnie Huda Beauty. Naprawdę bardzo go lubię, w ten sposób się on otwiera, ja mam chyba standardowy kolorek z tego co mi się wydaje. Tak się prezentuje tył, jakby ktoś z Was chciał bardziej na ten temat wiedzieć. Wsypuję sobie troszeczkę go tutaj na pokrywkę i będę go nakładać beauty blenderem również. Nie wiem, czy tak się powinno robić, ale ja bardzo lubię nakładać puder mokrą gąbeczką, zwilżoną gąbeczką, więc nakładam go tutaj tak pod oczy. Nie robię jakiejś mocnej warstwy, bo nie lubię takiego mocnego bakingu. Nie podoba mi się on w moich makijażach, więc tak delikatnie po prostu w takich strategicznych miejscach sobie go rzeczywiście nakładam. Puder ten nakładam w tych miejscach, w jakich widzieliście, oraz w takie miejsca strategiczne, czyli w strefę T. Również nakładam troszeczkę na czoło i tutaj. Ostatnio zauważyłam, że naprawdę dosyć szybko się wyświecam, ale i tak to mi się poprawiło, bo najgorzej było zimą. Bardzo jest dla mnie abstrakcyjne, no ale dobra, nie komentujmy tego. Na nadchodzący rok szkolny, bo teraz wiadomo, są wakacje, więc nie chcę sobie dawać takiego mocnego makijażu na moją twarz, ale w nadchodzącym roku szkolnym, bo tak, będę szła do drugiej klasy szkoły średniej w ogóle we wrześniu. To jest abstrakcja, po prostu chora abstrakcja, ale dobra, zmieńmy ten temat, bo to jest temat na inny film, słuchajcie. Mam w planach sobie kupić korektor z Too Faced i właśnie ten puder od Huda Beauty, żeby mieć taką ładną, clean bazę. Gdy ten puder sobie będzie tak troszeczkę siedział na mojej twarzy, to przechodzimy teraz do rzęs. Zaczynamy od podkręcenia rzęsek na zalotkę. Zalotkę mam jakąś najtańszą z Action. Nie jest ona już w najlepszej kondycji, ale nie wyłamuje moich rzęs. Nie jest ona jakoś bardzo zniszczona, wciąż działa, więc delikatnie ją podkręcam, moje rzęsy. Ostatnio coraz bardziej przekonuję się do jednak nieprzyklejania tych rzęs. To była taka faza, która rozpoczęła się gdzieś w lutym. Teraz już coraz rzadziej to robię, ale w tym makijażu pokażę Wam, w jaki sposób to robię. I teraz tak, jeżeli chodzi o moje tusze, to ja używam m.in. dwóch tuszy. Przede wszystkim ten od Facebook, jeżeli chodzi o doklejane rzęsy. A jeżeli tych rzęs nie doklejam, tylko je maluję, to używam Maybelline Firework i jest ona przegenialna, bardzo ją lubię, naprawdę jej opakowanie jest mega fajne, a szczoteczka już w ogóle, dostałam ją właśnie na evencie Maybelline, kto nie widział, to zapraszam, vlog jest z Warszawy i właśnie z eventu na kanale. No ale tak jak mówię, dzisiaj sobie będziemy rzęski doklejać, więc użyjemy sobie tej maskary. Ogólnie te kosmetyki są limitowane, więc biegnijcie do Rossmana, bo naprawdę są bardzo, bardzo fajne. Na moim Instagramie również jest filmik właśnie, który stworzyłam dla marki Facebook. Rzęsy te sobie tak delikatnie maluję, aby po prostu je lekko podkręcić, aby one były po prostu takie twardsze i bardziej były w stanie utrzymać te sztuczne rzęsy na pasku. No ale tak jak mówię, ja już powoli rezygnuję z sztucznych rzęs. Bardzo podoba mi się ich efekt czasami, ale po prostu chciałabym przejść do większej naturalności w moim makijażu, więc faktycznie preferuję ostatnio same rzęsy i uważam, że moja twarz również bardzo ładnie w samych rzęsach wygląda. Tyle. Więcej nie potrzebuję, wiadomo, tak jak mówię, no te rzęsy sztuczne i tak zasłonią w 100% te moje prawdziwe, więc nie ma co jakoś bardzo ich wykręcać. Teraz takim większym pędzelkiem sobie ten puder, że tak powiem, wbiję do mojej twarzy. Ja go zostawiam w tych miejscach, w których on jest. I biorę sobie teraz taki puder od marki, znowu to powiem, ale Facebook. To jest puder taki, powiem szczerze, kończący makijaż, ale ja go bardzo lubię dawać właśnie na całą twarz, więc również sobie go troszeczkę tutaj wysypuję na pokrętkę, na zakrętkę. Tyle go mam. Nakładam go na pędzelek i po całości sobie go wprowadzam. Przyklepuję również ten rozświetlacz, jakoś nie patrzę za bardzo, gdzie to nakładam, po prostu nakładam, żeby był on na całej mojej twarzy. No i teraz przechodzimy do konturowania na sucho. Jeżeli chodzi o paletki, które używam do konturowania, to znowu są to paletki właśnie od marki Facebook. Mam paletkę z ciepłymi odcieniami, jak i paletkę z chłodnymi odcieniami, stąd używam bronzera, a stąd używam różu. Ten sam ścięty pędzelek, którego używaliśmy wcześniej. Tak, fakt faktem, troszeczkę brudny. Nakładamy w tym samym również miejscu, bo wiadomo, zawsze puder, zawsze jakieś wyblendowanie. Ono troszeczkę niweluje ten bronzer, więc nałożymy sobie go troszeczkę więcej, tylko i wyłącznie na kości właśnie policzkowe. I teraz przechodzimy do drugiej paletki z ciepłymi odcieniami, która mi bardziej się podoba. No, ale ten bronzer chłodny bardziej mam wrażenie, że mi pasuje. Róż taki bardziej brzoskwiniowy w odcieniu właśnie Sweet Peachy.
i nakładam róż również w te same miejsca, w które wcześniej. Rzęski przyklejam na samym końcu, teraz zrobimy sobie usta. Jeżeli chodzi o konturówkę, to ja akurat nie mam jakiejś ciekawej, muszę sobie kupić nową, bo ten kolor już mi się przestał podobać, ale używam takiej konturówki od NYX'a w odcieniu Nude Truffle. Wiadomo, powiększam sobie troszeczkę usta, bardzo ważnym krokiem jest to, że ja nie robię sobie takiego naturalnego kształtu, tylko zamalowuję sobie tą górną część ust. Aczkolwiek nie wiem, czy wy to też widzicie, ale ta konturówka ostatnio wpadła mi troszeczkę w odcienie pomarańczu. Nie wiem, czy to jest moje złudzenie optyczne, ale to mi akurat nie odpowiada. Więc jeżeli macie jakieś fajne konturówki właśnie takie beżowo-brązowe, to piszcie mi w komentarzach z jakiejś innej firmy, bym bardzo chętnie je przetestowała. Takie tańsze w miarę, bo konturówki według mnie to jest ogromne zdzierstwo pieniędzy. A na usta nakładam takie matowo świecące pomadki. Są to pomadki z NAM. Tutaj mamy odcienek 7, a tutaj mamy odcień 6. Akurat ta szóstka nie jest do końca trafiona. No to jak widzicie, bardzo ten kolor jest taki różowy. On z czasem się zrobi ładniejszy, ale również wymieszam sobie go z resztką tego odcieniu 7. Jak się prezentuje moje usta, one jeszcze troszeczkę muszą wyschnąć i wtedy będą takie już ładniejsze. Także makijaż mamy już praktycznie skończony i teraz możemy się wziąć do doklejania rzęs. Jeżeli chodzi o rzęsy, to ja raczej przyklejam takie naturalne i są to rzęsy, które mają taki wyciągnięty kącik oka. Także ja przykleję te rzęsy już poza kamerami, żeby się nie stresować i pokażę Wam efekt finalny. Tak się prezentuje efekt końcowy mojego makijażu letniego. Tak jak mówiłam, ten makijaż zmienia się tak naprawdę dzień za dniem, ale aktualnie w ten sposób go wykonuję praktycznie codziennie. Mam nadzieję, że w końcu po tych setkach tysięcy po prostu komentarzy jesteście zadowoleni i mam nadzieję, że w końcu po prostu sprostałam Waszym oczekiwaniom właśnie jeżeli chodzi o tutorial na mój makijaż. Możecie się takich filmów spodziewać za niedługo na moim kanale sporo. Tak jak mówiłam, postaram się, aby to była taka seria, którą będę powtarzać co jakiś czas. Obstawiam, że następny taki filmik pojawi się gdzieś w sierpniu, we wrześniu, właśnie gdy będę chciała Wam pokazać, jak wygląda mój makijaż typowy do szkoły. Także to na tyle w dzisiejszym tutorialu na mój makijaż. Mam nadzieję, że weźmiecie troszkę inspiracji od tego i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że w końcu to się pojawiło na moim kanale. Ja również zapraszam Was na mojego Instagrama, jak i na mojego TikToka. Linki oczywiście jak zwykle w opisie. Buziaczki, widzimy się dokładnie za tydzień.